W Muzeum Historycznym miasta Tarnobrzega obchodzono setną rocznicę urodzin majora Hieronima Dekutowskiego. Z tej okazji odsłonięto również obelisk, upamiętniający miejsce, w którym kiedyś stał dom rodzinny Zapory. Spotkanie w Muzeum Historycznym miasta Tarnobrzega zorganizowane z okazji rocznicy urodzin majora Dekutowskiego było jednocześnie muzealną inauguracją obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy o roku 18 mówić jako o początku procesu, który doprowadził do narodzin, wychowania pokolenia II Rzeczpospolitej, pierwszego pokolenia wychowanego, ukształtowanego w wolnym kraju, aczkolwiek pokolenia tragicznego, któremu przyszło w młodym wieku zdawać podwójną maturę, raz w ławach szkolnych, a dwa tą dramatyczną maturę, jaką była wojna i okupacja. I przez pryzmat pokolenia i przez pryzmat Dekutowskiego jako reprezentanta tego pokolenia chcemy próbować odpowiedzieć na pytanie, czym była ta odrodzona w roku 18 niepodległa, co było jej największym osiągnięciem i próbujemy odpowiedzieć, że tym największym osiągnięciem było to właśnie pokolenie, było społeczeństwo ukształtowane, wychowane już w wolnej Polsce. Obchody rozpoczęły się konferencją naukową zatytułowaną Rocznik 1918 Rodowody Niezłomnych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, oddziałów w Rzeszowie i Warszawie. O działalności Zapory na Podkarpaciu mieszkańcom Tarnobrzega, a głównie młodzieży, mówił dr Mirosław Surdej. Podkarpacie było jednym z tych takich obszarów najbardziej nasyconych działalnością podziemia niepodległościowego, obok Lubelszczyzny i Białostoczyzny, ale także Mazowsze tutaj miało swoją dużą rolę odgrywało. Natomiast nie da się ukryć, że Zapora był związany, jeśli chodzi o działalność, głównie z Lubelszczyzną, tak jest kojarzony. Natomiast no właśnie chciałbym przybliżyć tutaj słuchaczom wątek, kiedy te oddziały przeszły na Podkarpacie i działały tutaj, na tym obszarze, ponieważ mało kto wie, że Dekutowski był pod Jasłem, był koło Dębicy, prawda? To są rzeczy, które nie są znane i warto o nich przypomnieć. O Hieronimie Dekutowskim, żołnierzu niezłomnym, opowiadał także dr Krzysztof Tochman. Wspaniała postać, wzór godny do naśladowania dla przyszłych pokoleń, dbały przede wszystkim o żołnierza w trakcie zimy, na przykład gdy żołnierz stał na warcie, on potrafił zdjąć swój kożuszek i po prostu podarować temu właśnie żołnierzowi. Po prostu no, niesamowita postać. Kolejnym punktem programu obchodów było otwarcie wystawy, również poświęconej Dekutowskiemu. Wystawa składała się z kilku modułów. Pierwszy moduł zatytułowany Korzenie. Chcemy pokazać, skąd naprawdę wziął się ten fenomen niezwykły człowiek, przez kogo i przez co został ukształtowany. Potem okres wojny, dochodzenie do Armii Polskiej we Francji, w Anglii, cichociemny zrzut Polski na terytorium okupowanej Polski, wielka epopeja Armii Krajowej, potem przejście do Wino, druga okupacja i wreszcie najbardziej dramatyczne losy, czyli więzienie i śmierć. A to wszystko kończy się swoistym zmartwychwstaniem, ponieważ pokazujemy, jak ten człowiek, który miał być skazany na wieczne zapomnienie, dzisiaj triumfuje, ma swoje nazwy ulic, swoje place, swoje murale czy pomniki. I jest to triumf nie tylko Dekutowskiego, ale to jest triumf tego wielkiego pokolenia, które symbolizowało niepodległą Polskę. Triumf zagrobu, triumf po wielu, wielu latach. Ważnym ostatnim punktem obchodów było odsłonięcie obelisku upamiętniającego miejsce, w którym kiedyś stał rodzinny dom Dekutowskiego. Ten dom był ważnym elementem konspiracyjnym w okresie wojny i po, a jednocześnie miejscem urodzin Hieronima Dekutowskiego. Właściwe miejsce domu to jest to przejście na ulicy Sikorskiego. W tym miejscu w 1970 roku został zburzony. Uroczystego odsłonięcia obelisku dokonali Krystyna Frąszczak, siostrzenica, Stanisław Frąszczak, prezes Fundacji imienia Hieronima Dekutowskiego Zapory, a także pułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morwa. Jak on wspomina swojego dowódcę? Jak najserdeczniej, jako dowódca,
dowódcę. O, wspaniały człowiek. Opowiadałem o nim. Odważny, wytrzymały, a szczupły człowiek. Nie myśleliśmy, że takie siły w nim są. Ale musiał, odpowiadał za oddział. I ta wielka odpowiedzialność najbardziej się nam podobało. Obelisk stanął tu z inicjatywy Fundacji imienia Hieronima Dekutowskiego Zapory dzięki wsparciu KZPS Siarkopol oraz Kopalni Siarki Machów.